Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz wszystkie skiny na swoje konto w Fortnite za darmo. Ale jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o wielkim konkursie na 5000 fołdolców, który organizujemy wraz z innymi youtuberami. Zasady są naprawdę proste. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał oraz 3 kanały, które znajdują się w pierwszej linijce opisu oraz zaobserwujecie nasze 4 profile na Instagramie, które również znajdują się w opisie. No i w komentarzu musicie napisać biorę udział oraz właśnie dlaczego chcecie wygrać te fołdolce. No i generalnie, no to wyniki ogłosimy w niedzielę 22 listopada na naszych relacjach na Instagramie. Także po prostu polecam je śledzić. No i przypominam też, abyście nie oszukiwali. Oraz zasubskrybowali i zaobserwowali wszystkie kanały oraz profile na Instagramie. Ponieważ jeśli wylosujemy właśnie ciebie, a nie zasubskrybujesz jednego z kanałów, bądź właśnie nie zaobserwujesz jednego z Instagramów, no to niestety, ale nie będziemy mogli ci wręczyć twojej nagrody. Myślę, że wszystko jest jasne. Życzę wszystkim powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego skina Venoma w Fortnite. Kiedyś dojdzie ten film do końca, a jesteś na tym kanale, to koniecznie subskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama Hexo i ty, i naprawdę spoko by było, jakbyśmy pod tym filmem dobili tak z 3000 łapek w górę. A ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także Venom jest jednym ze skinów, którego właśnie gracze chcą już od początku tego sezonu. No i generalnie właśnie oficjalnie dowiedzieliśmy się tego, że Venom nadciąga do Fortnite'a. I już niedługo pojawi się on w grze. No i według leakerów, no to poznaliśmy kilka informacji. A najdokładniej jedna z nich jest taka, że Venom będzie mniej więcej skinem wielkości Brutusa. No i Brutus jest to skin, który kilka właśnie sezonów temu był dostępny w karnecie bojowym. No i generalnie no to właśnie skin Venoma będzie właśnie wielkości skina Brutusa. No i generalnie, no to właśnie jak za darmo będziemy mogli zdobyć tego skina Venoma. No i będzie to jeden ze skinów właśnie za kolejny turniej, który odbędzie się już 18 listopada. No i właśnie w tym turnieju zapewne po raz kolejny będziemy musieli zdobyć wysokie statystyki i wtedy tego skina po prostu otrzymamy na nasze konto. No i jeżeli potem pojawi się on w sklepie, a najprawdopodobniej tak będzie, to będzie on w cenie 1500 fołdolców lub 2000. Nie wiadomo dokładnie, jak jeszcze będzie wyglądał kill-off i tak dalej, no i również nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał sam skin, ponieważ modelu w plikach gry jeszcze nie ma i zostanie on wprowadzony z następną aktualizacją. No i generalnie, no to czy właśnie Venom będzie również bossem w grze? Ponieważ jak wiadomo, w grze znajdują się teraz bossowie, no to wydaje mi się, że Venom byłby jak najbardziej spoko, jeżeli zostałby wprowadzony na pole bitwy. No i dropiłby on zapewne itemek, który znajduje się w trybie Marvel Super Knockout, ponieważ tam jest jeden item, który należy do Venoma. No a sam boss Venoma, jak i sam skin jeszcze nigdy w grze nie został pokazany. Także po prostu musimy czekać do następnej aktualizacji, która odbędzie się już niedługo. No i wtedy właśnie możemy się spodziewać tego, że skin Venoma zostanie dodany. Także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!